Dzień dobry, ja się nazywam Jarek Wasilewski. Kolejny odcinek na kanale Roskwiny Pastora Terapeuty. A dzisiaj bardzo ważny temat. Temat, który przewija się dosyć często w komentarzach pod moimi filmami, ale także w moich rozmowach z pacjentami, a więc temat stresu i jak ten stres wpływa na uzależnienie, jak wpływa na powrót do uzależnienia. O tym w dzisiejszym odcinku zapraszam serdecznie. Stres a uzależnienie. W momencie kiedy osoba dosięgnięta stresem wywołanym oczywiście różnymi czynnikami, przez długi czas jest pod wpływem tego stresu, e, oczywiście m, musi odreagować ten stres. Poczucie stresu utrzymujący się długi czas, wywołuje niesamowite napięcie. A osoba dosięgnięta stresem traci poczucie kontroli nad własnym życiem. Naturalną rzeczą jest, że musi odreagować, i często, właśnie w taki sposób, ludzie popadają w uzależnienia. I ten czynnik psychologiczny w uzależnieniach ma oczywiście duże znaczenie. Nie jest to jedyny czynnik, ale. W odpowiedzi i w filmie, który też jest na moim kanale, dlaczego ludzie się uzależniają, tłumaczę trochę więcej, jak wiele jest różnych czynników mających wpływ na to, czy człowiek się uzależni, czy nie. I przez wiele lat jedną z najpopularniejszych koncepcji tłumaczących powody sięgania po alkohol była koncepcja, hipoteza redukcji napięcia. Zgodnie z nią, efekt picia alkoholu lub zażycia substancji redukuje napięcie. Emocjonalne, a więc jest napięcie, osoba jest zestresowana i yy, yy, substancja psychoaktywna ma tutaj za zadanie spowodować odreagowanie tego stresu, tego napięcia. Wykazano, że alkohol wyraźnie osłabia reakcję na stres, a przez to zmniejsza napięcie będące skutkiem stresu. Jednocześnie wiadomo. Yy, że powodów stresu może być, że, 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 że stres powoduje wiele różnych czynników, e, tak jak problemy ekonomiczne, problemy rodzinne, czyli problemy w relacjach, e, problemy zdrowotne, zawodowe. E, I te wszystkie, e, wszystkie osoby doznają ulgi po zażyciu, po spożyciu alkoholu, a redukcja napięcia jest tylko jednym. Ze skutków działania alkoholu. I w 1987 roku ciekawą hipotezę postawił Kenneth Sher, określiwszy ją jako stress response dampening, czyli wytłumianie odpowiedzi stresowej. Alkohol wypijany w trakcie działania czynnika stresującego ma charakter wzmacniający picie, ponieważ alkohol chroni przed złym samopoczuciem. I tu już powinna się zapalić kontrolka u wszystkich tych osób, które właśnie piją, i głównym celem zażycia, spożycia jest właśnie redukcja napięcia. Posłuchajmy jeszcze raz. Alkohol wypijany w trakcie działania czynnika stresującego pod wpływem stresu, czyli jako ten odstresowujący, ma charakter wzmacniający picie, ponieważ alkohol chroni przed złym samopoczucie. W związku z tym osoby sięgające po alkohol jako substancję odstresowującą będą piły więcej i częściej w czasie, kiedy będą doświadczały czynników stresujących. Na to warto zwrócić uwagę. Tu korzystałem z opracowania na podstawie książki na zdrowie doktora Bogdana Woronowicza. Jedną z istotnych przyczyn podawanych jako powód powrotu do uzależnienia także tutaj w temacie nawrotów. Jest właśnie nieumiejętność radzenia sobie ze stresem. Ciągłe napięcie, i pojawiająca się wtedy chęć ulgi i ucieczki przed tym napięciem. A więc, także po długotrwałej abstynencji, istnieje duże niebezpieczeństwo powrotu do uzależnienia, ponieważ mózg pamięta to działanie substancji psychoaktywnej jako odstresowujące. My zapamiętujemy to działanie i jeżeli. Osoba wychodząca z problemu uzależnienia, czy nie nauczy się w sposób zdrowy, konstruktywny odreagowywać stresu, istnieje duża szansa powrotu do uzależnienia. Co zrobić, aby nie dać się zamknąć w pułapkę uzależnienia spowodowaną stresem? Oczywiście, odreagowanie stresu jest jak najbardziej korzystne dla organizmu bo nie możemy zbyt długo nosić tego napięcia. Wszystko ma wytrzymałość, nasze. to się odbije na naszej psychice, na naszym zdrowiu fizycznym. Często stres odkłada się właśnie także w naszym ciele. Zaczynają się kłopoty przy długotrwałym stresie z układem krwionośnym, z układem oddechowym, z układem nerwowym. Jeśli osoba w racjonalny sposób próbuje sobie poradzić ze stresem, to wszystko jest w porządku. I teraz podam bardzo krótko kilka metod jak radzić sobie ze stresem i każdy z państwa tutaj najlepiej jeżeli znajdzie swoje to co im pomaga. Dla mnie osobiście to co mi pomaga w walce ze stresem wtedy kiedy czuję że już jest na granicy, tak, że jestem Mocno ponapinany, odczuwam to głównie w karku, ale odczuwam to także w jednym z takich czynników, które odczuwam, to jest brak koncentracji, problemy z koncentracją, problemy ze snem i tak ja, dalej. Ja używam bardzo prostych metod, na mnie działają proste rzeczy, a więc wyciszenie, modlitwa, spacer. Bardzo lubię sport, wysiłek fizyczny, wpływa na mnie bardzo dobrze, lubię się wyspać, coś dobrego. Zjeść, e, oderwać się od zajęć, które mam, i to generalnie dla mnie to są wystarczające rzeczy, ale możemy szukać różnych rozwiązań i tak jak mówiłem, modlitwa, medytacja, czytanie książek komuś może pomóc. U mnie przy, przy, przy mocnym zestresowaniu akurat nie jest to najlepsze rozwiązanie, ale ćwiczenie oddechowe, zachęcam do tego, także słuchanie muzyki, w tym takiej muzyki relaksacyjnej. Ja osobiście też lubię puścić sobie muzykę z elementami, na przykład przyrodu, przyrody, e, natury, szumu, wody, jakiegoś płynącego strumienia, ptaków itd. E, uprawianie sportów, jazda na rowerze, spacery, kontakt z naturą, to już mówiłem też. Mówi się też, że aromoterapia, więc stymulowanie się zapachami, e, wyjazd za miasto, wyskok z przyjaciółmi, oczywiście kontakty, relacje z bliskimi osobami. Które dają nam energię, jak najbardziej kontakty z rodziną, uprawianie jakiegoś, jakiś, pielęgnowanie jakiegoś hobby. To mogą być różne rzeczy. Wędkarstwo, chociażby modelarstwo, wracanie do jakiejś pasji z przeszłości to jest bardzo dobre. I to takie, takie króciutko kilka rzeczy. Kiedy odreagowanie przekształca się w uzależnienie, bo to jest też bardzo ważne. Problem zaczyna się właśnie wtedy, kiedy powtarzając pewne rzeczy, tak, tutaj mówimy o przyjmowaniu substancji, ale także zachowania, bo zachowania też w filmie o zachowaniach kompulsywnych mówię trochę więcej, zachęcam do tego filmu. Na koniec może podam link. Kiedy to nas za dużo kosztuje, i kiedy to zaczyna przeszkadzać nam w prowadzeniu naszego życia zaczyna konkurować z ważnymi relacjami w naszym życiu, zaczyna konkurować z tym, co jest ważne. Dzisiaj bardzo popularne uzależnienia to uzależnienie od hazardu, uzależnienia właśnie behawioralne, a więc gdzie nie ma tego czynnika chemicznego z zewnątrz, ale on jest oczywiście wewnątrz w naszym mózgu i cały czas dzieje się w pewnym sensie chemia. A więc czy zakupocholizm, tak jak mówiłem tutaj już Hazard, uzależnienie od internetu, uzależnienie od gier komputerowych to dzisiaj bardzo popularne. Rzeczy jeszcze kilkadziesiąt lat temu nie do pomyślenia, że można być od tego uzależnionym. Często słyszymy takie zdanie: Muszę się napić, miałem ciężki dzień. To jednak nie jest dobre rozwiązanie swoich kłopotów. Stan euforii, który występuje po zażywaniu substancji psychoaktywnych. Daje poczucie kontroli nad swoim złym i negatywnym nastrojem. Mamy ten efekt wow. E, zaraz po chwili, a więc tak zwane szybkie szczęście, e, możemy go szybko zneutralizować. Szukamy tylko odpowiednik bodźców i już właśnie następuje neutralizacja. Niestety to iluzoryczne poczucie. I każdy, kto jest uzależniony, chce z tym nałogiem zerwać zdaje, i chce z tym nałogiem zerwać, zdaje sobie z tego sprawę. Od momentu, kiedy mamy nad czymś kontrola a stanem uzależnienia jest bardzo cienka granica i niestety wiele osób nie definiuje tego jako problem, tłumacząc, że zawsze mogą zerwać z tymi czynnościami, no, bo w końcu coś w tym złego, że po pracy przychodząc pije drinka, pije kilka piw, należy mi się to od życia, pracuję, piję za swoje. Tutaj się oczywiście włączają te wszystkie systemy, elementy systemu iluzji, i zaprzeczeń. Ja zachęcam do ostrożności, do badania siebie, do uważności, do sprawdzania, kiedy to jest rzeczywiście coś niewinnego, a kiedy już to zaczyna panować nad naszym życiem i zaczynamy tracić kontrolę. Uzależnienie to nie jest tylko i wyłącznie codzienne picie alkoholu, palenie paczki papierosów każdego dnia, czy zażywanie narkotyków kilka razy w tygodniu lub codziennie. Forma uzależnienia może być bardzo różna i dlatego jest tak wiele osób pijących na przykład weekendowo, tzw. weekendowych alkoholików, zakupoholików, co jest traktowane z przymrużeniem oka i lekceważone, seksoholików, anorektyków, pracoholików i tanorektyków, czyli osób uzależnionych od solarium. Typów uzależnień i przybieranych form jest bardzo wiele. Często wiąże się to ze zmianami cywilizacyjnymi, oczekiwaniami, jakie mają wobec naszej osoby inni. I to, jeżeli chodzi o stres, a uzależnienie, to takie krótkie może informacje. Oczywiście, definicji stresu i o materiałów o stresie jest bardzo dużo, ale wiemy, że jest to napięcie, i to jest takie najprostsze. To jest reakcja naszego organizmu na przedłużające się trudne. Stany i tutaj właśnie temat uzależnienia wchodzi bardzo ważny temat, ponieważ jest mocno powiązany właśnie z reakcjami na stres, na długotrwałe napięcia. Osoby uzależniające, to często osoby, które mają deficyt w tym obszarze życia, w obszarze radzenia sobie w sposób konstruktywny, zdrowy, akceptowalny społecznie, bezpieczny dla siebie, właśnie z problemem ze stresem, z problemem stresu, z problemem długotrwałego. Napięcia. Zachęcam do tego, aby w zdrowy sposób odreagowywać stres, aby uczyć się go rozpoznawać w swoim ciele, aby uczyć go się rozpoznawać w swoich stanach emocjonalnych, kiedy to już jest stres, kiedy te emocje są bardzo na dole, dłuższy czas i to jest niebezpieczne. Uczyć się technik odreagowania ze stresem. Jeżeli Państwo jesteście zainteresowani czymś więcej, to zachęcam do kontaktu, zachęcam do. Wpisu pod tym, pod tym filmem do lajkowania, do przekazywania go dalej. Oczywiście temat nawrotu i stresu, a na, na, nawrotu. Te wszystkie rzeczy, które wymieniłem, jak sobie radzić ze stresem, one są bardzo pomocne właśnie w temacie nawrotów. Jeżeli ktoś z Państwa oglądających tutaj po dłuższym czasie abstynencji, też jest osobą trzeźwiejącą i zdefiniował, tak, może z terapeutą, może sam że powodem powrotu do uzależnienia była nieumiejętność radzenia sobie ze stresem, to właśnie te wszystkie techniki, które tutaj wymieniłem, sposoby radzenia sobie ze stresem będą bardzo pomocne. Zachęcam do rozwoju tego, do życia pełną piersią. Pozdrawiam. Jarek Wasilewski, rozkminy pastora terapeuty i do usłyszenia następnym razem. Wszystkiego dobrego. Cześć.